Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na czytaniu miłosnym na miesiąc lipiec bieżącego 2020 roku. Jak już wiecie, pierwsza część filmu jest zawsze dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej, po prostu są w związku, natomiast druga część filmu jest dla osób samotnych, tak zwanych singli. Przypomnę również, że jest to czytanie ogólne, więc może się nie zgadzać z Waszą sytuacją osobistą. Zapoznajcie się wtedy z dodatkowymi treściami, które można znaleźć w filmie ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. No dobrze, karty mam już potasowane, ale przy Was jeszcze trzy razy przetasuję. Baran, miłość, związki, lipiec 2020. Baran, miłość, lipiec 2020. I już, kochani, patrzymy. Jak już wiecie, a jeżeli są nowe osoby i nie wiedzą, po lewej stronie jest Wasza energia, po prawej partnera bądź partnerki. Natomiast jeżeli poczujecie, że karty po prawej stronie rezonują bardziej z Waszymi przemyśleniami, odczuciami, zamiarami, czytajcie ten rozkład na zasadzie odbicia lustrzanego. No dobrze, to zaczynamy. Co baran myśli na temat swojego partnera bądź partnerki? Będę mówić ogólnie partnera życiowego. As denarów. Co wasz partner myśli o was? 7 denarów. Co baran czuje do swojego partnera bądź partnerki? Arcykapłanka. Co wasz partner czuje do was? Dziesięć denarów. Jakie są zamiary barana względem partnera? Cztery denary. Jakie są zamiary waszego partnera względem was? Wisielec. Jak baran traktuje swojego partnera? Kochankowie. Jak wasz partner traktuje was? Diabeł. No to żeście się tutaj dobrali. Prawie to samo. Prawie. Z tym, że dla partnera no może być to takie trochę jakieś takie przerysowane. Dobrze. Co lub kto was łączy? Dziesięć kielichów. Co lub kto was dzieli? Paść denarów. Początek lipca. Rycerz buław. Połowa lipca. Dziewięć buław. I koniec lipca. Osiem buław. Oj, same buławy. To będzie się działo. Będzie się działo. Jakiś postęp ogólny. No i poważna rozmowa tutaj przed Wami. Jakieś rozstrzygnięcia, jakieś wyjaśnienia. Tłumaczenie się być może. Przepraszanie.
wyjaśnianie różnych spraw, bo mamy w tle czytania asa mieczy. Prawda ujrzy światło dzienne. No właśnie. Kochani, tak jak rozkładałam te karty, to pierwsza myśl mi przyszła taka, że być może jesteście w związku, jesteście postrzegani jako małżeństwo, jako rodzina, ale no formalnie chyba nie jesteście. Natomiast druga wersja może być taka, że macie romans ze sobą, ale oboje macie małżonków, tak? Rodzinę. I no tutaj na razie ukrywacie tą relację i jesteście po prostu tylko i wyłącznie romans, tylko i wyłącznie spotkania takie właśnie tajemnicze. No i taka świadomość, że się zdradza tego partnera, tak? Dobrze, dobierzemy sobie karty. Arcykapłanka. Pustelnik. Czyli taka rozważność, ostrożność, ale też ukrywanie przed partnerem tych swoich prawdziwych uczuć. Tak jakby baran nie chciał odkryć wszystkich kart. Trzyma tego partnera trochę w niepewności. No po co będzie od razu na tacy wykładał całego siebie? No nie, no bądź trochę niepewny. No niech pozabiegaj o mnie, tak? Niech ci zależy. Staraj się. Dobrze. Wisielec tutaj u waszego partnera. I tu mamy pazia kielichów. No i ten diabeł. 6 denarów. No i ta dziesiątka kielichów. Czy to jest wasze szczęście? No, królowa denarów. Tak, czyli chodzi tutaj o męża, żonę. Myślę, że tak. No, natomiast jeżeli chodzi tutaj o związek, no to jest wam ze sobą dobrze. I oby tak dalej. Być może chwilowo jest jakieś takie, no, niedopowiedzenie między wami, o coś, żeście się w tym lipcu posprzeczali. No, ale piątka buław jest, więc raczej konkurencja. Dobrze. Kochani, co myślicie na temat swojego partnera? No, as denarów pokazuje, że no bardzo jesteście konkretni. Traktujecie go poważnie i odczuwacie, że on też traktuje was poważnie i jesteście dla siebie bardzo ważni, jest wam dobrze. No jest szansa tutaj na zbudowanie stałej relacji, jest szansa zbudowanie fajnej przyszłości. Być może, no nie wiem, myślicie też o zamieszkaniu razem. No i tutaj jest piątka buław. I teraz pytanie, czy baran musi walczyć tutaj o swojego partnera, zabiegać, starać się, żeby wszystko wróciło do normy i żeby, no, była ogólna poprawa w waszym życiu, czyli chodzi tutaj albo takie właśnie, no, samozaparcie, tak, no, już ustąpię, nie będę się kłócić, tylko, no, chociaż baran jest uparty, tak, i czasami, no, trudno mu jest wyciągnąć rękę do zgody, jak sobie coś obzdura, to niebo tak. Natomiast ta piątka buław może też sygnalizować, że właśnie, jeżeli albo wy oboje macie swoich jeszcze partnerów takich stałych, no na przykład jesteście w nieszczęśliwych małżeństwach i spotkaliście się gdzieś tam i zaiskrzyło, tak? No i chcecie budować tutaj samą relację, no ale ci partnerzy są problemem. Więc tutaj walka o to, żeby być razem, no i pokonać tak zwaną konkurencję tego rywala i zdobyć partnera bądź partnerkę tylko dla siebie. To jest też taka, no, nerwowa trochę sytuacja i taki, nawet bym powiedziała, jakiś emocjonalny, wewnętrzny konflikt. Co tu zrobić, tak? Natomiast trzecia wersja może być taka, że jesteście w stałym związku, ale się po prostu pokłóciliście o jakąś głupotę, no i teraz czekacie, aż konflikt się załagodzi, tak? I teraz baran sobie czeka na to, co zrobi partner, partnerka, a partnerka bądź partner myśli, bo widzę już siódemkę denarów, czyli sobie czeka, co dalej z tego będzie, ale też bierna zupełnie postawa, czeka, jak wy zareagujecie i jakie wy poczynicie starania, kroki ku temu, żebyście tutaj, no, zaczęli znowu funkcjonować.
Co baran czuje do swojego partnera? No i ja widzę tutaj arcykapłankę. Arcykapłanka, jeżeli kocha, to ona tego nie okazuje. To są takie skryte uczucia. Mimo że czuje się samotna, mimo że właśnie tęskni, no ale... Ale jest właśnie bardzo skryta. No i ten pustelnik też jest taki skryty, taki właśnie izoluje się, nie lubi uzewnętrzniać tych emocji. Raczej jest taki, te dwie karty to jest taka skromność, no ale też ogromna wiedza i głębokie przemyślenia w tym, co się robi. Być może baran ukrywa też uczucia do jakiejś zodiakalnej panny. Też tak może być. Dla tej wersji, gdzie jesteście tutaj rodziną, jesteście być może małżeństwem, a baran tutaj właśnie ukrywa kobietę bądź mężczyznę zodiakalną pannę, jakąś osobę samotną, dojrzałą, być może starszą od Was. Skryte uczucie i taka nutka tajemniczości. No baran nie chce po prostu pokazać się jeszcze. Dozuje te uczucia i no, nie lubi się nimi afiszować albo nie chce z jakichś powodów. Być może sobie taką strategię tutaj wymyślił. Albo jest bardzo ostrożny i nieufny, bo ktoś go kiedyś skrzywdził, tak? Albo ten partner już nieraz tak Wam wywijał jakieś sytuacje, gdzie po prostu no, Wy już nie wierzycie i dystansujecie się, tak? Ale jest jakieś takie poczucie samotności i jest, no, tęsknota. Wydaje mi się, że jest tęsknota i przewidywalność pewnych ruchów. Tak jakbyście wiedzieli już, co dalej będzie. Jak ten partner się zachowa. No jakie są Wasze zamiary tutaj? No chcecie zatrzymać przy sobie, tak? Chcecie utrzymać ten związek, chcecie stabilizacji, być może zamieszkać razem. No na pewno partner jest dla Was ważny i tak łatwo go ze swoich rączek nie wypuścicie. Zależy Wam na tym, żeby tworzyć stałą relację, bo jest as kielichów, bo jesteście zakochani. No tylko po prostu nie manifestujecie tych uczuć na zewnątrz. Jak traktujecie swojego partnera? No jest tutaj karta kochanków, czyli jest miłość, znowu ukrywana, znowu ta zakazana, czyli no, raczej chyba tutaj romans przezwycięży, albo no nieumiejętność okazywania uczuć w związku, tak? No partner musi się zawsze domyślać, bo chociaż dziwię się, bo baran to zazwyczaj no, znak ognisty, to on manifestuje, nawet wykrzyczy nieraz, pokaże, czego chce. No ale być może ma jakieś swoje fochy i albo jakieś, mówię, no podejście do sprawy, gdzie no nie, zawziął się i niekoniecznie. I teraz tak, mamy tu kartę zodiakalnych bliźniąt, czyli tak zwani kochankowie. Być może wybór pomiędzy dwoma osobami. Jeżeli tutaj chodzi o tą wersję, gdzie faktycznie macie romans, a oprócz tego jest gdzieś w tyle jakaś rodzina, jakiś mąż, żona, no to teraz będziecie mieć wątpliwości, z kim tutaj być, jak dalej to rozegrać, jakiego dokonać wyboru, na kogo postawić. Natomiast zdajecie sobie na pewno sprawę, że to jest romans, że to jest przygoda, no i to jest coś, co ogólnie nie powinno się wydarzyć, jeżeli zdradzacie męża bądź żonę. No, 8 denarów pokazuje, że dążycie do tego, żeby było dobrze, że staracie się, że skupiacie całą swoją uwagę na tej relacji i chcecie wypracować właśnie jakieś plany, wypracować jakieś zasady, dotrzeć się być może, tak? Natomiast niektóre osoby mogą mieć romans w pracy, 8 denarów, miejsce pracy. Też tak bywa. Niektóre barany być może mają problem z pieniędzmi i dlatego no niby są w tej relacji, ale nie mogą się tak zupełnie otworzyć, bo jeszcze jakieś sprawy finansowe gdzieś tam wiszą z tyłu głowy. No nie mam pieniędzy, co ona sobie o mnie pomyśli.
mimo że ona cierpliwie cały czas czeka, ona bądź on, tak? Więc tutaj też właśnie jest takie jakieś dylematy, rozterki. Jaką decyzję podjąć? Praca też może zabierać tutaj czas, gdzie nie możecie poświęcić temu partnerowi. Praca, finanse, pozycja zawodowa i materialna, tak? Gdzie boicie się, co ten partner, partnerka powie. Natomiast, no, jeżeli tutaj jesteście w związku małżeńskim, no to staracie się wypracować jakieś pozytywne tutaj kompromisy, pracować nad sobą, nad swoimi emocjami, nad związkiem. No i że tak powiem, no jakoś się próbować dogadać. Teraz, co myśli o Was partner bądź partnerka? 7 denarów. 7 denarów, tak jak już mówiłam, bierna postawa, czekamy. Czekamy. Co on zrobi? Co ona wykombinuje, tak? Co dalej z tego będzie? Ja się nie będę wtrącać, czas pokaże. Ja tyle, ile mogłam, dałam od siebie. Starałam się, prosiłam, chodziłam, no ale że nie ma odzewu, bo jest jakieś tutaj zamknięcie się w swojej skorupie też, tak? To serce, jakby się tak zacementował ten baran i po prostu, no, boi się, no jest taki nieśmiały, taki skryty, taki tajemniczy, tak? Że no, mimo że wie, że kocha, ale no czemu tego nie okazuje? Być może potrzebuje czasu jeszcze, bo pustelnik to też długi okres czasu, że jeszcze to musi się przeciągnąć, żeby dojrzał. No ale wie, bo mamy dwie potężne karty arkan wielkich, które mówią o wiedzy, mądrości i tak naprawdę pewności tego, co się chce. Że już się zastanowiłem, że wiem, czego chcę, ale jeszcze nie mówię, jeszcze jest jakieś sekrety, jakieś tajemnice, nie otwieram się, nie wychodzę ze tej swojej skorupy, z tego swojego azylu bezpieczeństwa. Bo coś z finansami. Dobrze, no i tutaj Wasz partner sobie czeka cierpliwie, zrobił, co miał zrobić, bądź zrobiła i na zasadzie zobaczymy, co dalej z tego będzie. Zobaczymy, co ten baran wykombinuje. Czy zadzwoni, czy się odezwie. Jeżeli jesteście w związkach, gdzie mieszkacie razem, czy kupi kwiaty i przeprosi, czy zrobi jakiś dobry obiadek i też będzie chciała się pogodzić. No nie wiem. Jedna strona widzę, że tutaj ma wątpliwości, jakby się boi, chociaż chce być razem, a druga na coś czeka. I to jest też takie odwlekanie przez tego waszego partnera. Wyznawania uczuć. Mimo że w sercu ma 10 denarów, czyli no on was traktuje jak rodzinę, on chce być z wami, bądź ona, tak? Partnerem stałym, żebyście zamieszkali ze sobą, żebyście byli przy sobie cały czas, żebyście się zajmowali sobą i tworzyli razem po prostu związek, gdzie macie obowiązki, gdzie razem codziennie rano budzicie się w jednym łóżku, jecie śniadanie, obiad, jak normalna rodzina, tak? No i na pewno waszego partnera uczucia są bardzo stałe, bardzo, bardzo. Tylko na razie na coś wasz partner bądź partnerka czeka i zamiary swoje, jakieś zachowania bądź czynności na razie są zawieszone. Tak jakby, no nie wiem, albo ten wasz partner chciał sobie coś przemyśleć, ewentualnie wam dać czas do przemyślenia. I chodzi to o właśnie miłość, uczucia, emocje. Tu mamy pazia. A pazie są bardzo wrażliwe, więc być może, i to jest też karta niepewności, więc być może no, odwlekane jest coś w czasie, tak? Coś przeciągane, przedłużane. Bo albo wasz partner no, ma już dosyć i po prostu czeka, aż samo to się jakoś rozwiąże, może przeminie na jakaś sytuacja. Albo no, musi podjąć jakąś ważną decyzję, bo bardzo przeżywa tutaj jakąś sytuację. I potrzebna jest rozmowa wyjaśniająca. I to bardzo szybko. Ale oboje musicie być pewni tego, że chcecie porozmawiać. I teraz tak, jak traktuje was wasz partner? I mamy tutaj kartę diabła i 6 denarów. Na pewno może się denerwować, że być może chce wam pomóc w jakiś sposób, wyciąga rękę, a wy tą rękę po prostu odtrącacie.
że nie ma jeszcze między wami takiej harmonii, że jeszcze jakby no nie dotarliście się, czy w tym związku, czy w małżeństwie, że nie ma tej równowagi, że nie ma tej równowagi w dawaniu i braniu, tak? Czyli cały czas, być może dlatego partner bądź partnerka już odpuścili, no bo jak oni cały czas się starają, a wy tego nie doceniacie, tylko się gdzieś tam pozamykaliście, no to po co ona się będzie starać? No to już po prostu, no. I to jest takie cierpienie. I to jest toksyczna, chora miłość, nawet bym też powiedziała, bo z jednej strony ten wasz partner, no, nie może się w jakiś sposób od was uwolnić, bo myślę, że no, bardzo was kocha i w jakiś sposób jest uzależniony od was, ciągnie was coś do niego, ale jednocześnie cierpi w tym związku, bo wy nie dajecie się kochać, jesteście jakoś w skorupie zamknięci, jesteście jacyś tajemniczy, no jesteście jacyś po prostu, nie wiem, uparci. Nie wiem, o co tutaj chodzi. No i karta diabła to są też właśnie pokusy, to jest ta namiętność i po prostu związek, tak? No chyba, że tutaj wasz partner kłamie też coś odnośnie partnerka, no bo to też kłamstwa są i zdrada. Sześć denarów, czyli no nie jest, tam jest ten symbol wagi, tutaj akurat na tej karcie nie ma, tak? Ale no nie jest uczciwy i być może no też coś ma za uszami. Ja dobiorę tam, ale raczej nie, raczej tutaj chodzi o jakiś taki toksyczny, chory związek, że coś jest nie tak. Król kielichów, no właśnie, chora miłość, ewentualnie no jakieś uzależnienia też mogą być problemem, tak, na przykład od alkoholu i że za dużo jest wydawanych pieniędzy, na przykład na te trunki, tak, i że ciągle jest problem z pieniędzmi, no i takie szóstka denarów to jest takie wyciąganie rączki, tak, daj, pożycz, zasponsoruj, proszę cię, daj, taka jałmużna, no to też odbierajcie to jak chcecie. Dobra, co was łączy? No 10 kielichów i królowa tutaj denarów. No królowa denarów to jest żona i matka. Stabilizacja. No 10 kielichów widzimy tutaj. Rodzina, tak? Dzieci, szczęście, spełnienie, radość, być może małżeństwo. No i tak jak powiedziałam, jedna wersja będzie taka, że to wy jesteście szczęśliwym małżeństwem i że po prostu stały, fajny związek, długoletni. Natomiast może być też tak, że jesteście po prostu w romansie, a co was łączy, no to, że oboje macie gdzieś tam rodzinę, tak, jeszcze. Podwójne takie życie i baran prowadzi jego partner. Rozumiecie, o co mi chodzi. Więc tak można tutaj to, ale raczej no jest wszystko dobrze, dobrze się wszystko układa, jest wam po prostu razem fajnie, tylko no ktoś tutaj coś, no chyba, że baran ukrywa kochankę jakąś, jest bardzo ostrożny, bo ten pustelnik też może mówić o ostrożności, ale bardzo kocha żonę albo męża, no i nie chce rezygnować z tego związku, tak? I teraz tutaj się bije z myślami, co tu zrobić, żeby prawda nie wyszła na jaw. A tutaj partnerka, no, czeka na wyjaśnienia, bo podejrzewa być może zdradę. Też może tak być. Z panną albo z rakiem, skorpionem bądź rybami. Co was dzieli? Paź buław. Paź buław. Żadne z was nie ma odwagi zrobić ten pierwszy krok, żeby zacząć działać w kierunku... No nie wiem, wydaje mi się, że chodzi tutaj o wyjaśnienie czegoś, przeproszenie się, właśnie no, scementowania jakoś tej relacji. Zrobienia kroku do przodu, czyli no, zaangażowania się w tą relację. Spotkania, wiadomości. Być może jedna strona tylko pisze SMS-y, dzwoni, a ten drugi bądź ta druga no, odpisze raz na jakiś czas i jest taka olewka, że tak powiem, brzydko już naprawdę, tak? Nie ma czegoś nowego, no nie ma takiego jakiegoś, nie ma takiej współpracy między wami. Chęci tworzenia czegoś więcej niż jest teraz.
paź buław, to może być oczywiście też strzelec jakiś zodiakalny. Jakaś osoba młoda spod znaku strzelca i być może ona tutaj też trochę miesza. No ale mamy 7 mieczy, czyli ukrywanie. Ukrywanie, tajemnice i kłamstwa, kochani, i kłamstwa. No niestety. Oszukiwanie. Flirtowanie być może za plecami. Być może zapoznanie kogoś nowego i nie mówimy o tym. I mamy tutaj znowu króla denarów. Czyli byk, panna bądź koziorożec. Mężczyzna bądź kobieta około 50. Ewentualnie, no jak ja mówię, jeżeli jesteście tutaj w romansie i baran ma żonę bądź męża i wasz partner też ma tutaj jakiegoś stałego partnera, to być może baran boi się przyznać, że chce jednak zostać tutaj z tą żoną albo mężem, tak? Że nie chce tutaj, obiecywał wam, że się rozwiedzie, że... Bądź obiecywał oczywiście, no wiecie o co chodzi, partner ogólnie. Obiecywał, że tak, już z żoną koniec, bo on jest taki nieszczęśliwy, on się rozwiedzie i w ogóle. A to guzik, prawda? Cały czas wciska wam kity, cały czas was oszukuje, a tak naprawdę, no... próbuje ratować małżeństwo, tak? Więc też tak może być, kochani. Początek lipca. Widzę tutaj jakąś wspólną podróż, ewentualnie no któreś do któregoś przyjedzie. Znowu mamy tutaj rycerza buław, czyli to jest zodiakalny lew, ale coś się zaczyna dziać. Są jakieś ruchy. No myślę, że jakieś miłe spotkanie też, zwłaszcza jeżeli jesteście w romansie. No i tutaj mamy kartę księżyca, czyli być może z jakąś rybką tutaj baranek się spotka. Odwiedzi rybkę albo rybka przyjedzie. Natomiast w połowie miesiąca, kochani, 9 buław. No znowu ta ostrożność. No czego ty, baranie, się boisz po prostu? No przepraszam, że już tak mówię, ale znowu takie ojeja. Nie wiem, czy tej pandemii, czy w ogóle nie wiem czego. Taka izolacja, takie wycofanie, czujność, no jakby, nie wiem, po prostu jak celebryci już naprawdę bardzo sławni, co muszą się przebierać, jakieś dziwne czapki, okulary i luźne dresy, żeby ich tam paparazzi nie rozpoznali gdzieś tam w tłumie. No to dosłownie. No ale było ciężko, ale dalej walczycie o tą relację i być może no chcecie sobie tu jakoś z tym poradzić. Dobrze. Jakaś trudna decyzja przed wami. Trudna decyzja i być może no zakończenie też jakichś trudnych spraw, że udało wam się w połowie lipca jednak swoją cierpliwością, wytrwałością pokonać jakąś trudną sprawę. Nie wiem, związaną z domem, z mieszkaniem, być może z dawnym związkiem, który już się zakończył. Natomiast koniec lipca, 8 buław, świetne rozmowy, wreszcie. Tu może być też taka sytuacja, że jeżeli była jakaś burza w szklance wody, pokłóciliście się faktycznie o coś, no to w połowie lipca się pogodzicie i na koniec lipca już normalnie ze sobą rozmawiacie, piszecie SMS-ki, jakieś czułe słówka przez telefon, jesteście w ciągłym kontakcie, pokazujecie się razem na mieście, wychodzicie tu i tam, wyjeżdżacie gdzieś razem. Ogólny postęp i szybko naprawdę wszystko zmierza w dobrym kierunku. No proszę bardzo. I mamy tutaj pazia mieczy, czyli wypatrywanie wiadomości. Ktoś, kto długo milczał, nagle się odzywa. Ja myślę, baranie, że ty po prostu potrzebujesz takiego potwierdzenia, że ty jesteś kochany, że komuś na tobie zależy. Takie też sprawdzanie. Niektóre barany no, mogą być naprawdę aż takie podejrzliwe, i zazdrosny o partnera. Właśnie tutaj ta karta diabła może mówić też o zazdrości. O tym, że partner bądź partnerka tyle wam daje od siebie miłości, a wy po prostu no nie umiecie tego odwzajemnić. Ale wrócę tutaj jeszcze do tego pazia mieczy. No paź mieczy sprawdza, chodzi, śledzi, wypatruje, podpatruje, zbiera informacje. No, to tutaj może być właśnie też takie, no, na
polu komunikacyjnym duża, duża zmiana, więc będziecie naprawdę już się normalnie rozmawiać i normalnie odzywać. Z tym, że na tego pazia uważajcie, bo paź to jest taki pyskacz, że tak powiem, że no to też potrafi, że tak powiem, powtarzam się, no wyskoczyć z jakimś takim tekstem, który po prostu no bardzo zaskoczy. A później dopiero się zastanowi, co on powiedział. Więc jak już coś klepnie, to tak dobitnie, że no w pięty może wejść. Albo no właśnie wczepiać się o byle co i jakieś takie mieć zaczepki słowne i no niedojrzałe, tak? Niedojrzałe jeszcze dziecko, więc uczy się dopiero. Może właśnie, a propos nauki, też może być taka sytuacja, że musicie się bliżej poznać. Więcej spędzać ze sobą czasu, właśnie ta komunikacja, żeby naprawić tą komunikację, tą rozmowę, no i działać razem, robić postępy, chcieć rozwoju tej relacji, tak? Dbać o siebie, bo wszystko będzie dobrze, jak najbardziej, tylko musicie uczyć się siebie nawzajem, poznać bliżej, dowiedzieć się o sobie jak najwięcej i zrozumieć jedno drugie. I wtedy będzie dobrze. I być może tutaj ta partnerka bądź partner dobrze zrobi, że was troszeczkę przystopuje. Tak się do was zrezerwuje. Jakoś sobie, no, odstawi was na bok, żebyście być może mieli czas na przemyślenia. No i jakaś poważna rozmowa tutaj. Poważna rozmowa, wyjaśnianie sprawy, wytłumaczenie się. No i jakiś nowy początek poprzez właśnie odcięcie się kategorycznie od jakichś trudnych spraw, sytuacji. No nie wiem, czy sobie wybaczycie, czy sobie coś obiecacie. No będzie jakaś poważna rozmowa, bardzo poważna, prawdopodobnie, która wyciągnie wszystkie brudy na wierzch. No i trzeba będzie się z tym zmierzyć, tak? No i tutaj zadecydować. Jeżeli już będziecie rozmawiać, to naprawdę podejdźcie do tego bardzo dojrzale i poważnie, no, żeby trzymać poziom tej rozmowy, tak? I żeby to było naprawdę z takim szacunkiem do drugiej strony, żeby nie wybuchła jakaś kłótnia, jakaś pyskówka, bo tutaj widzę, że to grozi tym, bo pod spodem mamy rycerza mieczy. Musiałam zatrzymać, bo coś mi zaczęło tak walić, ale nie wiem. Co to było? Może u sąsiadu gdzieś, nie wiem, dziwne rzeczy się dzieją. No dobrze, kochani. To co, jaka rada dla was tutaj na ten lipiec? Karta gwiazdy, no wszystko będzie dobrze. Jesteście sobie przeznaczeni i jesteście ze sobą szczęśliwi, tylko musicie się dotrzeć. Musicie znaleźć na siebie sposób, uczyć się siebie, poznawać, no i pracować nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoim związkiem, tak? No i odkryć tą skorupę, którą macie w sercu. Pokażcie te uczucia, pokażcie to wsparcie, bo naprawdę wasz partner, partnerka bardzo was tutaj chce, bardzo was kocha, ale też już ma być może dosyć czekania i cierpienia w tym takim chorym trochę związku, tak? Bez względu na to, czy jesteście w stałej relacji, czy po prostu w romansie. No coś tutaj nie gra. Myślę, że baran tutaj bawi się trochę w ciuciu babkę. Jest bardzo tajemniczy, bardzo ostrożny być może, bo no, ktoś go bardzo pokaleczył w przeszłości, ale to nie znaczy, że musicie tak samo traktować nowo poznaną osobę, która po prostu no, daje wam bardzo dużo miłości od siebie, tak? Wspiera was w każdej sytuacji, a wy no, po prostu tą miłość odtrącacie, więc bardzo dobrze, że tu będzie taki troszeczkę dystans, troszeczkę was ten partner bądź partnerka odstawi na bok i być może da wam to do myślenia, ale ogólnie karta gwiazdy, więc będziecie razem szczęśliwi, zaufajcie, bo jest nadzieja na to, że naprawdę stworzycie fajną relację, natomiast na co bądź na kogo macie uważać? Karta lwa, więc zodiakalny lwew drugi raz mi się tutaj pokazał. Ale też, no, rozmowa, dyplomacja. Trzeba rozmawiać, trzeba wyjaśniać, nie unikać, nie lekceważyć po prostu. Jeżeli jest wam ciężko, wytłumaczcie to. Powiedzcie, że potrzebujecie czasu do zastanowienia się. Na pewno macie mądrego partnera, który to zrozumie. Ale nie unikajcie, nie zamykajcie się w sobie i nie izolujcie się, nie bądźcie tacy aspołeczni, bo to wam tylko wyjdzie, no, źle wam to wyjdzie. No i co jeszcze? No, też nic na siłę. Pamiętajcie, nic na siłę.
To musi iść wszystko swoim rytmem. I kochani, jaki aniołek dla Was na lipiec? Warto na to poczekać. No widzicie, warto, warto. Piękna karta, dawno jej nie było. Boski rytm oddziałuje na Twoje życie uczuciowe. Więc zostawcie wszystko przeznaczeniu. Ale też pamiętajcie, że nie zawsze ta druga strona no, będzie wiecznie czekać. Więc też miejcie szacunek do partnera i zastanówcie się, czy sami chcielibyście być z takim partnerem jak Wy, który tak się zachowuje jak Wy, tak po prostu skrycie, to coś tutaj się zamyka i ma jakieś tajemnice albo po prostu no, chowa się w swojej skorupce. Jednocześnie czując miłość i chcąc zatrzymać tą drugą osobę przy sobie, tak? Więc czasami trzeba spojrzeć w lustro, moje kochane baranki, no i zastanowić się, czy sami chcielibyście ze sobą być, mieć takiego partnera jak Wy. No, dlatego jest tutaj praca. Praca nad sobą, nad swoimi emocjami i nad związkiem, jak najbardziej. Dobrze, moi mili, to by było na tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo miłości, cierpliwości, no i pozytywnych rozwiązań, przede wszystkim zgody, no i postępów w tym docieraniu się do Ciebie. Udanego lipca, jeżeli wyjeżdżacie sobie gdzieś na urlopik. Natomiast teraz zapraszam wszystkie samotne baranki, tak zwane single. Teraz będzie czytanie dla Was. Za chwilę wracam, tylko potasuję karty. Witam ponownie, kochani. Zapraszam teraz wszystkie samotne baranki. Teraz będzie czytanie dla Was. Karty już potasowałam, ale jeszcze przy Was trzy razy przetasuję. Pokażcie mi karty samotne barany w sprawach uczuciowych na miesiąc lipiec 2020. Miesiąc lipiec 2020 dla zodiakalnych baranków. Ok, no dobrze. Dlaczego jesteście samotni? Co tam się wydarzyło w przeszłości? As było. Obecna sytuacja. Dwa kielichy. Połowa miesiąca. O, dwie wyskoczyły, no dobrze. Rycerz denarów i pięć kielichów. Wasze nastawienie na całą tą sytuację, jakby to czujecie, odbieracie. 8 denarów. Co karty radzą? 7 kielichów. Co lub kto stoi na przeszkodzie ku waszemu szczęściu? Paść denarów. I koniec miesiąca. Koło fortuny. Dla czytania mamy kartę kochanków, więc jakieś zodiakalne bliźnięta tutaj mogą no, chodzić Wam po głowie, ewentualnie jakiś nowy związek, romans, jest szansa na uczucie. Moi kochani, no powiem tak, za dużo sobie wyobrażacie, tak karty mówią, ale jest szansa jedno z tych marzeń spełnić. Może być też tak, że jesteście w jakiejś relacji, gdzie nie czujecie tych motyli w brzuchu, że brakuje Wam tego czegoś, tego spełnienia, albo no macie jakieś takie plany właśnie na przyszłość, ale no na razie to jest tylko plan. Nic nie działacie, nic nie zaczynacie realizować. Co w przeszłości? As było, czyli no była jakiś związek. Tworzyliście jakiś fajny duet. Był romans, była namiętność, był ogień. Planowaliście razem przyszłość, było zaufanie. I teraz pytanie, no co się stało? Czy to jest teraz kontynuacja?
Czy być może coś się popsuło? Zobaczmy. Sześć mieczy. No wyjazd, przeprowadzka albo w ogóle zmiana pójścia w innym kierunku. Może być też tak, kochani, że po prostu no, mieliście romans, a teraz chcecie już stałego związku, partnerstwa i to by na to wyglądało, bo dwa kielichy, zobaczcie jak jesteście zakochani. Jak chcecie po prostu być z tą osobą. Jak potrzebujecie tego partnera, bo czujecie się przy nim swobodnie, jesteście zakochani. Czujecie tą przyjaźń, to ciepło, to wsparcie, to porozumienie, tak? Połowa miesiąca. Zodiakalny byk, bądź jakieś tutaj wiadomości, na które czekacie, albo konkrety. No, myślę, że jest Wam bardzo źle, tęsknicie i boicie się, że stracicie tą osobę, więc będziecie być może się zaręczać. Być może, no planowaliście ślub, ale poprzez jakieś tam obostrzenia albo wydarzenia ze świata coś się nie uda. Dobiorę tutaj te dwie karty, no one chciały dwie wyskoczyć. Chodzi tutaj o pazia denarów, przez nową pracę, właśnie, jakaś nowa praca, być może jakieś pieniądze, na które długo czekaliście i którymi się martwiliście, wreszcie do Was przychodzą. I można zacząć budować ten związek, można myśleć o stabilizacji, można skupić całą swoją uwagę teraz na stabilizacji relacji. Ewentualnie, no mówię, w połowie miesiąca jakaś nowa praca i będzie Wam głupio, będzie Wam żal, będziecie tęsknić, no bo ta praca troszeczkę Wam pokrzyżuje plan. Więc tam już sobie dopowiedzcie, która wersja Wam pasuje. Jak Wy jesteście na to nastawieni? No po pierwsze, praca, zobaczcie. Pieniądze, praca, więc to jest dla Was ważne, więc tutaj no będziecie mieli taki troszeczkę konflikt, no bo fajna nowa osoba, ewentualnie miłość tutaj, już zmierza to w lepszą stronę, natomiast sprawy zawodowe coś komplikują, coś krzyżują, ale to jest też karta mówiąca o tym, że staracie się bardzo, że dajecie z siebie bardzo wiele, żeby wszystko było dopracowane ze szczegółami, żeby panować nad swoimi emocjami, pracować nad sobą, docierać się, no i starać o to, żeby było dobrze, żeby dążyć do tej stabilizacji i do fajnej, stałej relacji. No ale też sprawy zawodowe mogą Was przerażać tutaj. No nie wiem, może też macie wyrzuty sumienia, że ta praca jednak tutaj, no, zabiera Wam czas i nie możecie w pełni oddać się ukochanej osobie. Ta siódemka kielichów. Głupiec, no właśnie, no, czyli tutaj spełniaj marzenie i wyjedź, zacznij coś od początku, od zera. Natomiast może być też taka sytuacja, żebyś za bardzo baranie nie filozofował, nie bujał w obłokach, bo robisz głupotę i żebyś się nie wydurniał po prostu, nie robił głupot. Przepraszam, kochani, że tak mówię, ale mówię co myślę. No i tutaj co stoi na przeszkodzie? No mamy tutaj albo zodiakalną pannę, pazia denarów, albo właśnie nową pracę, bądź jakieś inwestycje finansowe, sprawy związane z pieniędzmi, gdzie no, wy czekacie, jak to dalej się rozwinie, tak? Być może właśnie jakaś nowa praca. Mamy tutaj asa mieczy. Umowa o pracę, nowa umowa o pracę może tutaj stać na przeszkodzie, tak? Podpisaliście jakąś nową umowę o pracę, bo bardzo długo na nią czekaliście, być może przedłużenie umowy o pracę, być może nawet awans, ale no to teraz jakoś tutaj w tym lipcu spowoduje, że będziecie mieli mało czasu dla partnera. Koniec miesiąca widzę jakiś wyjazd, gdzieś sobie pojedziecie, no i ogólnie sytuacja obraca się w dobrym kierunku, więc myślę, że tutaj zaczniecie godzić wszystko ze sobą. Tak, bo mamy umiarkowanie, czyli uda się pogodzić związek ze sprawami zawodowymi, nie ucierpi ani praca, ani osoba ukochana. Wszystko da się właśnie tak zaplanować, żeby nikt na tym nie stracił. Jest porozumienie, jest wszystko pod kontrolą, jest spokój, opanowanie, więc nie musicie się martwić. Może być też tak jakiś wyjazd na koniec miesiąca z zodiakalnym strzelcem, jeżeli strzelec jest Waszym tutaj jakimś partnerem. Natomiast ogólnie spokój, opanowanie i wreszcie taka równowaga, harmonia w życiu. Na koniec lipca wszystko zacznie się pozytywnie układać. Jaka rada dla Was, kochani, na ten lipiec?
Słońce, kochani, no z tego będzie wielka miłość. Wielka miłość będzie. Kochacie tą osobę. Możecie stworzyć bezpieczny, fantastyczny związek, mocną rodzinę. No i macie tutaj zagwarantowany sukces, wielkie szczęście i odwzajemnione uczucia, więc jesteście zakochani, no świetlana przyszłość przed Wami. Jeżeli wyjedziecie gdzieś na urlop pod koniec miesiąca, będziecie mieć piękną pogodę, dużo słoneczka. Na kogo, na co macie uważać? Nie chowajcie urazy sprzed lat i po prostu no, nie rozpamiętujcie jakichś złych wydarzeń. Co było, nie zapisze się w rejestr, jak to mówią, więc no... Nie starajcie się sprawiać sobie przykrości, zwłaszcza wypowiadanymi słowami bądź brakiem wypowiadanych słów. Jeżeli czujesz się źle, baranie, jeżeli masz jakieś problemy, powiedz. Powiedz. Nawet jak te słowa no, zabolą ukochaną osobę, ale wytłumacz się. Powiedz. Powiedz prawdę. Nie rań. Nie rań swoją taką też bezczynnością i no, czasami nawet bezdusznością. No i oczywiście za każdym razem, jak masz coś do powiedzenia, coś Cię zirytuje, to zastanów się, co powiesz, bo Twój partner bądź partnerka jest bardzo wrażliwy, on bierze wszystko do siebie. I żeby nie pokaleczyć, nie zrobić nowych ran i jakiś drzask pomiędzy Wami, nad którymi znowu trzeba będzie później się pochylać. Więc kochani, no ja widzę, że Wy już nie jesteście samotni, że Wy już budujecie jakąś relację i to już zacznie się w lipcu teraz realizować. Bardzo fajnie. Tylko praca tutaj, jakieś sprawy zawodowe musicie pogodzić ze związkiem. I być może ta karta kochanków, no i pod spodem 3 denary, czyli praca, przyjęcie jakiegoś kontraktu, oferty, podpisanie jakiejś fajnej umowy, ewentualnie jakieś egzaminy, kursy, nie wiem, szkolenia. No i tutaj no, wybór, tak? Czyli jakieś no, rozterki, co tu dalej zrobić. Jakaś trudna decyzja. Jak tu pogodzić właśnie sprawy zawodowe z uczuciowymi. I aniołek dla Was, kochani. Aniołek dla samotnych baranów. Romantyczne uczucia. Ho, ho, ho. Proszę bardzo. Twoje uczucia są właściwe i warte dalszego pogłębiania. No widzicie, kochani, ja widzę, że baran jest teraz zakochany, bardzo szczęśliwy, ale to jest jakiś romans, który trwa już od dłuższego czasu i teraz będzie jakiś przełom w tym lipcu. Coś zacznie się zmieniać na lepsze i ja myślę, że wyjaśnią się jakieś sprawy finansowe bądź z pracą i baran po prostu zacznie się czuć pewnie. No, jak już będzie miał pieniądze, to powie, no już nie powie, że jestem jakimś godupcem, czy lecę na kasę na nią. No nie. Śmieję się, kochani, no ale też czasami tak jest, że no, ktoś ma takie ambicje i takie swoje właśnie, taki swój honor, że no, bardzo mu to jakoś przeszkadza. Chciałby też coś dawać, wnosić od siebie, a nie tak, żeby po prostu żyć na czyjś koszt. Więc być może no, dla większości ludzi jest to ważne, więc nie śmiejemy się. Ale idzie wszystko, baranku, w dobrym kierunku. Jesteś zakochany i tego Ci życzę, żeby to naprawdę wyszła z tego fajna, stała relacja. Kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, odsłuchajcie sobie dodatkowo filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Zazwyczaj tam są dodatkowe informacje, które uzupełnią to czytanie i bardziej, że tak powiem, klocki zaczną się układać. No dobrze, kochani. Wszystkiego dobrego. Dużo miłości, radości, pozytywnych wydarzeń, pozytywnych chwil, pięknej pogody na wakacje. Wszystkiego dobrego. Widzimy się na kolejnych czytaniach. Zachęcam do wspierania kanału. Tam są dodatkowe filmy, bonusy dla osób wspierających kanał. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję. I cóż, do kolejnego razu. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, barany.